To była wyspa Sumba, Indonezji. Wyspa, na której jeszcze 100 lat wcześniej by nas zjedzono prawdopodobnie. Ale tak, jesteście cali i zdrowi, tak? Co prawda bez tej jednej nerki, ale to... Różne tam zabiegi, ale to nic nie pomagało. Wpadłam w panikę, mówię, Tomek, szpital. No i właściwie nawet nie wiem, jak to się stało, żeśmy w momencie trafili do... To nie był szpital, chyba nie. Skąd ta fotografia? Ja widziałem kilka fotografii, one są takie baśniowe, takie mnóstwo tam jest dzieci i one są takim chyba przeniesieniem w zupełnie inny świat i może dlatego tyle tych nagród jest. Skąd u Ciebie pomysł na takie zdjęcia? Wiesz co, ludzie do niego zagadywali, ponieważ długowłosy blondyn był atrakcją wszędzie i on był główną atrakcją tak naprawdę. My się tam nie liczyliśmy. Olek był najważniejszy. Wszyscy po prostu do niego, chcieli nam go porwać parę razy. Chciałem zaprosić właśnie na bloga Olka. Za niedługo będzie premiera filmu, który dla nas wszystkich jest filmem dosyć ważnym. Jest to film o słoniach. To jest coś, co Olka, jedna z takich spraw, które poruszyły go tam najbardziej. To znaczy, jak człowiek traktuje słonie.